Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są Motofiesta, hiszpańska przygoda motocyklowa. Więcej na motofiesta.pl. Dobre sklepy motocyklowe.pl. Dystrybutor odzieży motocyklowej marki Rebel Horn. Ducati. Zapraszamy do salonów. Więcej na Ducati Polska. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie. Kamil z Autospa Ząbki zabezpiecza mojego nowego Harley'a preparatami ABBL. Wara zabrał się za odrestaurowanie osy. Nasz człowiek Enrico, przemierzając Chile, spotyka rowerzystę, który przepedałował już 12 tysięcy kilometrów. Zaczęło się to tak, że kiedy zadzwoniłem do Kuby z firmy ADBL, którego razem bardzo dobrze znamy, i pochwaliłem się tym, że na dniach będę odbierał Harley'a, Kuba cichcem zadzwonił do ciebie, czyli do Kamila. Kamil zadzwonił do mnie i powiedział: podjeżdżaj, to zrobimy go tak, żeby wyglądał jak trzeba. Ja mówię: przecież to jest nowy motocykl. A ty powiedziałeś: co z tego, że nowy, trzeba przy nim zrobić parę rzeczy, żeby był nowy bardzo długo. Czy wy robicie też motocykle? Zgadza się, zajmujemy się całym sprzętem, który, że tak powiem, porusza się na jakichkolwiek kołach. Czy to będzie rower, motor, nawet samolot. No co ty, samoloty też robiliście? Akurat nie dane nam było jeszcze w naszej niedługiej karierze, ale myślę, że wszystko przed nami. Wiesz, no, wierzę w preparaty ADBL, których używacie, bo mój van po wyjechaniu od was wygląda, jakby wyjechał wczoraj z fabryki. Naprawdę pełen szacunek do tych preparatów. Wiem, że jakieś nowe preparaty się pojawiły. Co to jest? Jest to MP Tire Mousse i MP Body Cream. Są to preparaty o nieco krótszej trwałości, natomiast w bardzo dużym stopniu poprawiają wygląd nawet zniszczonych lakierów bądź opon. Ale wiesz, opony, wiem, że opony lepiej nie smarować niczym za bardzo, bo się można wywrócić, czy on nie spowoduje czegoś takiego, że motocykl będzie dość niepewny w zakrętach. Nie, no, jeżeli chodzi akurat o ten produkt, to do motocyklu można go zastosować na jakieś elementy gumowe. No dobra, to teraz tak, kupuję nowy motocykl i mówisz mi, że to, co na nim jest, można jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, zrobić, poprawić. Co to można poprawiać? Czy to błyszczy i działa i wygląda? No tak jak widać na przykładzie tego motocykla, mamy wiele elementów chromowanych, ale znajdują się również elementy skórzane i są pokryte jakąś warstwą lakieru, czyli na przykład zbiornik, błotniki i tak dalej. Są to elementy, są rzeczy nieuniknione takie przy transporcie motocykla, w procesie jego produkcji, gdzie ktoś może się otrzeć o zbiornik, o cokolwiek i w jakiś sposób zarysować nieznacznie, ale już tak powstałe rysy będą w jakiś sposób szpeciły nam wygląd nowego sprzętu. No dobrze, teraz kwestia wydechu. Ja bałbym się czymkolwiek smarować wydech, bo przecież to jest bardzo gorące i coś, co nałożymy na taki układ wydechowy, może go zrzucić po podgrzaniu. No nie wiem nawet, co się może wydarzyć. Czy te preparaty są bezpieczne w przypadku takich ładnych wydechów? Musimy używać preparatów generalnie skierowanych do tego, aczkolwiek każdy preparat spełni nam swoją funkcję nawet na takich elementach, z tym, że z zachowaniem zasady tego, że nie może być to gorące, bo nie możemy aplikować tego zaraz po zgaszeniu motocyklu, a nawet jeżeli on stoi na słońcu przez jakiś czas, też musimy dać mu czas na to, aby to wystygło. Wiem, że zdarzy się czasami motocykliście, że przypali sobie but o wydech, albo jakaś bardzo sympatyczna na pewno dama postawi nogę zamiast na poduszku właśnie na wydechu i zostaje piękny ślad. Czy takie coś daje się u was usunąć? Jak najbardziej tak, z tym, że jest to już sprawa typowa dla profesjonalistów. Raczej w domu nie da się tego zrobić. Powiem ci, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Myślałem, że nie może bardziej błyszczeć, że opony nie mogą wyglądać lepiej. To sukces.
No, to zasługa między innymi wyglądu zewnętrznego tego motoru, ale myślę, że kosmetyki też trochę podbiły to, co już wyglądało fajnie i wygląda teraz to dużo lepiej. Zaczynam się kłaniać przed RBL-em, ale czy można sprawić, żeby takie preparaty były w moim garażu? Bo na przykład utrzymanie opon, szczególnie białych opon, to jest kłopot. Czy to można gdzieś kupić? Można, jak najbardziej. Można w naszym sklepie stacjonarnym i internetowym, można bezpośrednio do producenta się udać. Natomiast no, zapraszam Ciebie do nas w takim razie. Z przyjemnością. I na zakończenie, bardzo ważną rzeczą jest to, że tych preparatów jest mnóstwo. Trzeba wiedzieć, czy można zrobić opony, żeby nie robić krzywdy motocykliście, żeby się nie wyłożył na zakręcie. Widziałem, że wiesz, jak to zrobić. Druga rzecz, wszystkie te siedzenia i tym podobne okleiny skóropodobne, pojechałeś jakimś innym preparatem, które sprawia, że to nie jest wcale śliskie, tylko takie, jak być powinno i nie upaprze dżinsów. Zgadza się. Te preparaty, które użyliśmy, przede wszystkim mają chronić, ale mają też działanie takie reprezentujące, czyli te mają podbijać jego wygląd lepiej, żeby wyglądało urządzenie. Urządzenie jeżdżące. Motocykl, żeby wyglądał lepiej, także myślę, że tutaj akurat masz dowód tego naoczny. Dzięki Ci bardzo i dziękuję w ogóle za to, że sesja wyjazdowa się odbyła. Straciłeś masę czasu. Takich gości jak Ty myślę, że zawsze zrobić sobie popołudnie wolne. Dzięki bardzo. No i Haraś wygląda, jak powinien wyglądać. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Sferis.pl, dystrybutor dronów i kamer DJI. Są takie miejsca w Warszawie, pewnie w całej Polsce, w których no, może nie jest najporządniej, no bo praca jest ważną rzeczą. Może instalacja elektryczna chwilami bywa przerażająca, ale zawsze wiadomo, która jest godzina, jaki jest dzień tygodnia i miesiąca i jaki jest rok. No i jakie są plany na przyszłość, co ma się pojawić w najbliższym czasie na polskich drogach. W takich miejscach powstają bardzo kultowe sprzęty, bo w końcu nie chodzi o wykwintność, nie chodzi o przestrzenie, bo tu nawet ciężko ręce rozłożyć, ale o duszę i o człowieka, który to urzęduje. Takiego chociażby jak Wara. Cześć Wara. Cześć. Powiedz mi, w tym miejscu powstało naprawdę wiele motocykli, sprzętów, na których jeździsz, głównie WFM-ki, bo je kochasz ponad życie. Dokładnie, jak najbardziej. WFM-ki jest dla mnie kultową marką. Dowiedziałem się o Tobie, o Twoich motocyklach na wystawie motocyklowej, to już było niezły kawał czasu temu. Wtedy pojawiłeś się w WFM-ką, która miała stłuczoną tylną lampkę, strasznie mnie to rozczuliło. Potem dokonaliśmy paru zamian, jestem obecnie właścicielem fajnego krzesła, a Ty właścicielem lampki. Dokładnie, jak najbardziej, ale lampka jest do tej pory niezałożona, bo szkoda mi jej założyć, bo jest nowa, z epoki, jeżdżę cały czas tą lekko wybitą. A ja mam krzesło, które się wreszcie nie kiwa, bo od razu muszę powiedzieć, że kolega Wara potrafi też robić bardzo fajne, zabytkowe meble i robi to naprawdę zacnie. W związku z tym w jednym człowieku tyle zdolności, tyle umiejętności. No dobra, Wara, powstaje nowy projekt o jakaś osa. Dokładnie, jak najbardziej. To już drugi rok trwa jej renowacja i zaczyna powoli dobiegać do końca. Mam nadzieję, oczywiście. Wiesz, pewnie to zainteresuje ludzi, którzy chcieliby... Mają gdzieś jakąś osę w garażu, która jest kompletnie zdemolowana. Ile trwa, w momencie kiedy jest budżet na to, jeżeli klient chce taki motocykl mieć jak najszybciej, jak szybko od stanu kosze i worki powstaje osa, oczywiście ile jest kompletna? Jeżeli jest kompletna, to myślę, że do około pół roku można taką osę stworzyć od nowa. Ale jeżeli jest niekompletna, to może to trwać 2-3 lata.
No właśnie, bo w tym jest też pewien problem. Dlaczego te motocykle mają taką wartość, dlaczego tyle kosztują? To nie jest zabawa, bo właściwie dostajemy kosz i tylko człowiek, który ma pojęcie o tym, co naprawdę do czego pasowało i od czego było i co dopełnia klimat pojazdu, czyli gdzie powinna być jakaś część zamontowana, żeby to nie raziło. Widzę, że na tej osie masz nawet manetki, to jeszcze z takim solidnym brudem z czasów produkcji. Dokładnie, to są oryginalne manetki, tak samo jak gumki, jakieś tam elementy, które po prostu zostawiłem oryginalne, żeby nie wymienić. Listwa jest chromowana jeszcze w WFM. Nie pochromowałem jej, bo jest w ładnym stanie i oryginalny. Właśnie, bo im więcej tego udać się uratować, im więcej klamek, nawet ten przełącznik świateł, który widzę wielkiej pięknością, był montowany w Komarach, właściwie wszystkich pojazdach polskich, to wszystko jest oryginalne i to naprawdę cieszy. Dokładnie, żeby było jak najwięcej oryginalnych rzeczy. Z tego co wiem, to w tej chwili na szczęście ten przemysł nasz, taki tam siermiężny może jeszcze trochę, produkuje wiele części, na przykład kiedry czy gumy na podesty, to już było ciężko zachować po tylu latach, ale jednak można to kupić. Można kupić, większość rzeczy, nie ukrywam, są no, złej jakości, ale wiele się teraz zdarza, iż bardzo ładnie dorobionych. No. Tak właśnie jak kiedry, klapki na zamek i tam inne podzespoły są dosyć dobrze wykonane. Ale niestety dużo jest po prostu szmelcu tak zwanego, który po prostu kupujesz, zakładasz i od razu trzeba zamieniać. No. A jak jest z częściami do silnika? Czy korzystasz z oryginału, czy bierzesz elementy produkowane przez firmy w Polsce, a nawet nie tylko w Polsce, bo wiem, że Chiny się mocno wzięły za produkcję części. Staram się oryginalne elementy używać, jeżeli takie się uda dostać. No, jak tłok na przykład, to oryginalny jest w tym silniku. Wiesz, to brzmi dosyć śmiesznie, ponieważ te motocykle chłodzone powietrzem dawały radę, te tłoki robione według technologii dość starych jakoś się trzymały. Teraz teoretycznie czasy kosmosu i XXI wiek, a zrobić dobry tłok dla niektórych to jest problem. No czy wiesz, są teraz firmy, które bardzo dobrze dorabiają te tłoki i przestały puchnąć w ten sposób. No. Ale no, to jest to jakieś tam początki, że tak powiem, dobrych tłoków w Polsce. Dobra, te silniki miały pewne problemy, bo to były silniki chłodzone powietrzem, ale zamknięte pod obudową. Tu na szczęście jest 175, ona miała solidny wentylator, 150 z tym gorzej wyglądała. Gdybyś doradzał ludziom, jaki model kupić, czy bardziej kultową 150, bo jest ich trochę mniej, czy właśnie 175? Słuchaj, no jeżeli o kultowość chodzi, to M50, bo jest ich mało i jest pierwszym polskim skuterem. No. A M52 no, do jazdy jest chyba zdecydowanie lepsza przez ten właśnie wentylator, osłonę wentylatora i no, nie grzeją się, po prostu można nimi śmiało jeździć w trasę. I też powinni ludzie pamiętać o tym, że ta 150, czyli M50 miała odwrotny układ biegów. Tak, dokładnie, angielski, że tak powiem, czyli było zamienione to wszystko i też nieraz to stwarzało problemy dla niektórych. No. A ja kiedyś mało w bramę nie wyryłem, przesiadłem się na nią na chwilę i były z tym kłopoty. Dobrze, to teraz mamy wszystko. Opony. Skąd opony? Słuchaj, opony to też mogę podziękować koledze z klubu Gryf, znasz chłopaków z Gryfa. I kolega Jacek przekazał mi jedną nową oponę i jedną używaną. W gratisie, że tak powiem, po prostu. Także dla niego ukłony i dla klubu Gryf. Ale czekaj, od Jacka? O tak, dokładnie. Powiedz mi, jak to są opony z tamtego czasu? Słuchaj, tak, oryginalne z tamtego czasu. Tak, jak widzisz, jest nowa, jeszcze ma te cycki te tak zwane, tak, dokładnie. No, a tak to jest problem, z oponami to jest w ogóle, no są chińskie opony, ale nie są drogie, ale są no paskudne po prostu. Można dokonać gleby. Ten skuter ma bardzo mały przebieg. Tak, on ma niecałe 14 tysięcy przebiegu według licznika. No podejrzewam, że no, linka kiedyś komuś strzeliła i przestało nabijać, także ona może mieć około 20 tysięcy, patrząc po silniku. A ja mam 18 lat, także w moich rękach może zrobiła 500-600 km w górę, bo nie była zrobiona. No. Dobrze, a jakieś projekty, o których już myślisz, a będą powstawały w najbliższym czasie? No w najbliższym czasie DKW RT3, no w wersji militarnej. Motocykl jest w miarę kompletny, z tego co widzę, natomiast zastanawia mnie tylko to, jak sobie poradzisz z tymi elementami, których brakuje, jednak to dość stary sprzęt. Słuchaj, no internet, no i znajomości, znajomi, koledzy, którzy takie rzeczy bawią, niemieckie motocykle, no. Myślę, że bez problemu się uda ją skompletować, bo wiele jej nie brakuje. Tak powiedział Wara, a jak Wara mówi, że taka jest prawda, to taka jest prawda. Wiele jej nie brakuje, pewnie niedługo będzie jeździła fukając śmiesznym dwusuwowym silniczkiem i rozsiewając ten zapach, który obaj lubimy. Dokładnie, jak najbardziej. Dzięki ci bardzo, Wara.
sponsorami programu są Motofiesta, hiszpańska przygoda motocyklowa. Więcej na motofiesta.pl. Dobre sklepy motocyklowe.pl. Dystrybutor odzieży motocyklowej marki Rebel Horn. Ducati. Zapraszamy do salonów. Więcej na Ducati Polska. Tanta gente onesta, Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza, lei, un angelo veniva verso me. Na mała przerwa, I'm Easy Biker na pustynię tirów, taki jak na film amerykański, ale spotkam rodowita G.O.Ditelo, człowiek, który już wykonał 12 tysięcy kilometrów z tego rower, ale co jest najfajniejsze, że jego cel jest Japonii i on dociera tam na rok 2020. To jest tego pan. Wielki brawo. Spotkamy różne wariatów, ale on jest numer jeden, bo też muszę potrafić. Z takiej nogi. To jest to jedyne, które mu pomaga. Dziękujemy, my kontynuujemy naszą podróż, ale na świecie są różne rodzaje wariatów. Ja czuję się taki malutenki, jak spotkam osoby jak on. Biker spotka kolejna Honda Transalp, jak moja, pochodzi z Brazyl. I spotkamy taka para. Your name? Juseli. Juseli. Julio Cesar. Julio Cesar. Si. Un rzymski condottiero, Julio Cesar. Ok, oni przechodzą z Brazylii i your final destination is where? We to Paris. Like us. Yes. Valparaiso, Chile. To samo jak my, więc będziemy może razem jeździli w tej pięknej drodze chilińskiej, ale oczywiście zawsze wspominam, że Honda robił najgorszy błąd w momencie, na który przestał produkować Honda Transal. Pachamama solar quebradeño. Voy mi puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Voy mi puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito, hoja marrón colorada. Y sentado al lado mi apacheta, bien juntito a mi quena lloraba. Y te vi tu mahuaca callada, con tus calles angostas y
Aj, jujuy, aj, jujuy, jujuycito de mi alma. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Spheris.pl, dystrybutor dronów i kamer DJI. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.